Witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale La Cardom, gdzie wspólnie sobie obejrzymy i skomentujemy kolejny odcinek z programu Szkoła. Ale oczywiście jak zawsze na początek proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, a także wejdźcie na mojego Twitcha, mojego Instagrama. I zanim jeszcze przejdziemy do odcinka, chciałbym podziękować sponsorowi dzisiejszego filmu, czyli grze mobilnej Match Masters. Każdy z nas wie, jak wygląda typowy gracz FPS-ów. Skupiona mina, spocone czoło, mnóstwo energetyków wokół. A jak wygląda gracz Match Masters? Paweł, rozłożysz zakupy, muszę coś zrobić. Tak, dobra, już. Dobra, na środek fioletowe, poziomo, czerwone po prawej pionowo i żółte po lewej też pionowo. 3, 3, 3. Julka, no chodź już oglądać. Już. To idzie tu. Match Masters, najlepsza gra mobilna. No dobra, niech będzie, może w tej scenie trochę przesadziłem, ale uwierzcie mi, jak zaczniecie grać w Match Masters, nie będziecie w stanie myśleć o niczym innym. Ale zacznijmy od początku. Match Masters to gra mobilna dostępna na wszystkie urządzenia z Androidem bądź iOS. I na czym polega sama gra? Tak naprawdę podstawowe zasady działania gry są niezwykle proste. Umówmy się, nawet ja je zrozumiałem. W grze musimy zebrać 3 pasujące elementy, a gdy uda nam się to zrobić, gra je usuwa. A my otrzymujemy ilość punktów równej liczbie figur, które udało nam się ustawić w rzędzie. Ale w tym momencie zaczynają się pojawiać elementy gry, przez które tak naprawdę pokochałem Match Masters. Okazuje się, że gra jest z rodzaju multiplayer i walczymy z innymi graczami o to, kto zdobędzie więcej punktów w ciągu 5 rund. A dodatkowo w samej grze znajduje się mnóstwo usprawnień, jak choćby możliwość przemieszania całej planszy, żeby trochę utrudnić przeciwnikowi, czy choćby możliwość użycia młotka, który rozbija jedną wybraną przez nas figurę. A teraz przejdziemy do najlepszego elementu całej gry, czyli do boosterów. Przed rozpoczęciem samej gry musimy wybrać jeden booster, którego będziemy używać. Katalog boosterów jest naprawdę duży i każdy booster posiada swoje własne unikalne właściwości i moce, które pozwalają nam zdobyć przewagę nad przeciwnikiem. Trochę głupio się przyznać, ale moim ulubionym boosterem jest gumowa kaczuszka. A w samym Match Masters możecie tworzyć drużyny z przyjaciółmi, żeby razem brać udział w pojedynkach i eventach. Ja stworzyłem swoją własną drużynę pod nazwą Mortadelki La Carnuma, do której was serdecznie zapraszam. Ale spokojnie kochani, sama gra nie ogranicza się do pojedynków 1 na 1. Jest wiele różnych trybów, jak choćby Cosmic Rush czy mój ulubiony Match Rumble, gdzie walczy jednocześnie 10 graczy, ale tylko 3 może wygrać. No ale dobra, chyba wystarczy gadania. Najlepiej będzie, jak wam pokażę, jak gra profesjonalista. Tylko zaproszę jakiegoś znajomego. Dobra, okazuje się, że nie mam znajomych, ale Juleczka na szczęście przyszła mi pomóc, zgodziła się ze mną zawalczyć. Jest jeden tylko problem, Juleczka jest wyjątkowo inteligentną osobą i troszeczkę się obawiam, że mogę przegrać. Dlatego też użyję diamentową paczkę, którą dostałem od twórców Match Masters pod nazwą Piniata. Ale cię zniszczę. Miło. Żeby teraz Juleczce troszeczkę utrudnić, to pokolorujemy planszę. Ej! Cia. Co to ma być? Ło! Ile punktów dostałem? O, gumowa kaczuszka. O. Ile punktów dostałaś nagle? Dobra, to teraz Pajula. Patrz, jak ją niszczę! Extra move. Użyję teraz młotka na piorunie. Ciach. Ło! 30 punktów dostałem za to. Hell yeah! No i co, Juleczka, powiesz? No kto wygrał? Kto jest lepszy? No bo ktoś tu miał itemy. Graj sobie, tak? To też będzie zdobywała boostery nowe, tak? Dziękujemy ci, Juleczka. Dziękujemy serdecznie za udział. Pięknie przegrałaś. Uciekaj. Więc jeszcze raz, kochani. Koniecznie skorzystajcie z mojego linku w opisie bądź kodu QR, który macie teraz na ekranie. Rejestrujcie się i na sam początek dostaniecie super paczkę z prezentami. Coiny, outfity, lucky spin, stickery. A wszystko to o łącznej wartości $10, więc naprawdę warto. I także nie wspominajcie dołączyć do Mortadelek La Carnuma, rzucajcie mi wyzwania, no i zobaczmy, kto jest lepszy. A ja jeszcze raz dziękuję Match Masters za sponsorowanie dzisiejszego odcinka. Przejdźmy już do oglądania. Zapraszam. Amanda Kornacka z licealnej 1 A od niedawna prowadzi modowego wideobloga. Dziewczynie bardzo zależy na szybkim zdobyciu popularności. Jak dosłownie każdemu influencerowi kiedykolwiek. Myślicie, że dlaczego ludzie cały czas dołączają do teamu X czy kolejnego Gen Z? I trochę was
zaskoczę, ale wcale tu nie chodzi o przyjaźń czy rodzinę, jak często na swoich filmach mówią. Hej dziewczyny, macie chwilę? Nagrywam materiał na mojego modowego vloga. Modnie o modzie, na pewno słyszeliście. Wow, to twój vlog? Słyszałam o nim, ale... Myślałam, że ktoś lepiej ubrany go prowadzi. To co, chcecie chwilę pogadać? O ciuchach zawsze. No widzę, że jesteś trochę w temacie. Ta fioletowa bluzeczka jest teraz trendy. Dzięki. Hej Amanda, a z chłopakami też lubisz wywiady? No wiesz, chłopacy raczej nie oglądają mojego vloga. Ja oglądam i bardzo mi się podoba. Bo jesteś albo głupi, albo ślepy. To się pytał o zdanie, idź stąd. Będę robiła to, co mi się będzie podobało. Czy ty mnie właśnie pstryknęłaś w nos? Co, masz jakiś problem? Telefon jej wypadł, jej! No słucham. Co wy robicie? Pani profesor, to ona zaczęła. Przeszkadzała mi w nagrywaniu materiału na vloga. Niech pani jej coś powie. Wiesz co, bym zareagowała w tej sytuacji, ale my jesteśmy w polskiej publicznej szkole. My tutaj reagujemy, jak ktoś już umrze. Pozwoliłem pani nagrywać w szkole. No, owszem, pozwoliłam, ale nie zgodziłam się na takie zachowanie. Obie dostajecie uwagi i żadnych więcej awantur, rozumiecie? A wy proszę się rozejść. Amanda jest wściekła na Marikę, która od początku wyśmiewa się z jej wideobloga. Puszczaj, laska, życie ci niemiłe. Chyba tobie. Serio, ty chcesz mi nastraszyć? Mnie? Chcę, żebyś się odwiedziła ode mnie i od mojego vloga. Ups, to mamy problem, bo tak się składa, że lubię się śmiać z cudzych porażek. Ta Marika to chyba ten cały hejter. Zachwycony jestem, jak często się teraz używa słowa hejter w polskim internecie. I mam czasami wrażenie, że ludzie nie do końca rozumieją, czym jest w ogóle hejt. Bo weźmy przykład jakiegoś influencera, który odwali głupotę. No daleko nie musimy szukać, dosłownie każdy influencer kiedyś coś głupiego odwalił. Robi jakąś głupotę. Ludzie zaczynają się denerwować. Hej, stary, może nie powinieneś robić takiej głupoty. Co robi influencer? Nazywa wszystkich hejterami i hejterzy mnie prześladują. Może zrobiłem głupotę, ale to oni mnie prześladują, tak. Jezus Maria. Jakim kretynem trzeba być, żeby nie zrozumieć, że to nie jest hejt. W kręgach komentarii lubimy to określać jako konstruktywna krytyka. Natomiast to, co tutaj ta Marika robi, która po prostu nienawidzi Amandy i jej całego vloga modowego, bo tak, to jest hejt. Mój vlog nie jest porażką, a ty nie zniszczysz mi kariery. Laska, jakiej kariery? Ile ty masz słów? 20? Właśnie, że więcej, a poza tym nie liczy się tylko liczba wyświetleń. Wow, przepraszam bardzo, ja mam 23 subskrypcje. Lepiej laska dorośnie do mojego poziomu popularności, jeżeli chcesz do mnie gadać. Aha, czyli w twoim przypadku zero, tak? Sama jesteś zero, zazdrościsz mi, bo jestem mega popularna. O wiele bardziej niż ty. No tak, prawdziwa celebrytka, nie? A żebyś wiedziała, mam mnóstwo fanów. Ta, i pewnie jeszcze stalkera, no nie? Co? No wiesz, każda prawdziwa celebrytka ma swojego stalkera, inaczej nie jest prawdziwą celebrytką. Chwila, to tak działa? Ja całe życie prześladowałem ludzi, nie wiedząc, że to oni powinni mnie prześladować. Ja też mam stalkera. Boże, jaka ty jesteś głupia. Sama jesteś głupia, za mną dawno łaziki z Bogiem mnie stalkuje. Pewnie zobaczył mnie w necie i zwariował na mój widok. No, ja też chyba zaraz zwariuję od twojej głupoty. Masz się odwalić ode mnie i od mojego vloga. Bo co, bo czujesz mnie swoim wymyślonym stalkerem? Co ta Marika sobie myśli, że może mnie ciągle wyśmiewać i poniżać? Amanda, to jest polska szkoła. To jest chyba dość oczywiste, że ona cię może cały czas poniżać. I jeszcze będzie mi wymawiać, że nie mogę mieć własnego stalkera. Pewnież, że mogę. Okej, faktycznie, skłamałam z tym stalkerem, bo na razie nikt mnie nie stalkuje. Ale to pewnie tylko kwestia czasu. Dobra, Amanda, spokojnie. Z tym stalkerem ci się nie śpieszy. Jeszcze jakiegoś tam znajdziesz prześladowcę, nie martw się. Teraz lepiej wychilluj bombę i odpal sobie Match Masters. Amanda jest jeszcze większą kretynką niż myślałam. Czy ona naprawdę sądzi, że ja uwierzę w te brednie o stalkerze? Jak reszta szkoły się dowie, co ona wygaduje, to dopiero będą mieli z niej bekę. To jest też swoją drogą bardzo ciekawy sposób myślenia. To, jak bardzo jesteś popularny, zależy od tego, ile osób aktualnie ma fioła na twoim punkcie i chce cię zamordować. Hej, czytaliście mój ostatni wpis na fejsie? Marika Wroniecka rozpowiada po szkole, że Amanda Kornacka wymyśliła sobie, że ktoś ją stalkuje. Marika nie lubi Amandy i liczy na to, że udaje się ośmieszyć dziewczynę. Wow, jej stalker zostawił list z pogróżkami pod jej drzwiami i jeszcze napisany krwią. Wow, ciekawe kiedy ja będę miała swojego stalkera. A wy nie umiecie czytać? Chyba wyraźnie napisałam, że ona ściemnia, że ktoś ją stalkuje. No faktycznie, ale zaraz, nie kumam. A co to trzeba kumać, że Amanda jest idiotką? Marika, zaskoczę cię, ten element akurat rozumiem, chodzi mi o resztę. A może ona nie ściemnia i... W ogóle jak się o tym dowiedziałaś? Bo sama mi o tym powiedziała. Kręciłam bekę z jej vloga, a ona wyjechała mi z tym stalkerem, żeby mi udowodnić, jaka to jest z niej wielka celebrytka. Że jak? Jezu, czy to was naprawdę nic nie dociera?
To się w ogóle nie trzyma kupy, okej? No tak, bo Amanda jest idiotką i bredzi jak potuczona. No a nie pomyślałaś, że ona mówi prawdę? Może naprawdę coś ją stalkuje, ja bym nie skłamała w takiej sytuacji. No ale Amanda to jakaś super mądra nie jest. Ten chłopak ma małą rolę w dzisiejszym odcinku, ale z tej roli wywiązuje się znakomicie. Brawo, wreszcie coś tutaj do kogoś dociera. Wiecie co, pogadajmy z Amandą, może to jest rzeczywiście poważna sytuacja. No dokładnie. Okej, macie rację, chodźmy, to może być całkiem zabawne. Amanda rzeczywiście okłamała Marikę i nikt jej nie stalkuje. Dziewczyna jest jednak oburzona, że Marika ujawniła jej kłamstwo na portalu społecznościowym. Słuchaj, dziewczyny właśnie cię szukały, bo chciały usłyszeć te brednie o stalkerze prosto od ciebie. Ale ja wcale nie kłamię. Czekaj, czyli naprawdę masz stalkera? Tak. To jest straszne. Ale w ogóle ta mowa ciała Amandy, która aż emanuje pewnością siebie i tym, że nie kłamie. Tak, mam stalkera. Tak. Tak. Boże, laska jest tak żałosna, weź już to skończ. O, chyba jednak bym się z Mariką dogadał. Maryka, uspokój się. Ja wiem, że ty lubisz, jak komuś się dzieje krzywda, ale to jest już chyba mała przesada, nie sądzisz? Ale ona kłamie. Wcale nie kłamie. Ten bylek cały czas łazi za mną, wysyła mi chore esy. Umieram ze strachu, a ty mi jeszcze dojeżdżasz? Tak? A możesz pokazać te esy? Nie, bo je skasowałam. Były na maksa obrzydliwe. Naprawdę, na maksa obrzydliwe były te SMS-y. Na przykład prosił o zdjęcia moich stóp, ale na przykład wymazanych w Nutelli albo w miodzie. Po co mu to? Jasne. Chodź, olej ją. A teraz opowiedz na spokojnie, co się dzieje i czy możemy ci jakoś pomóc? Ja nie wiem. Jak wspaniale, że pytacie! Owszem, możecie mi pomóc. Musicie dać mi jak najwięcej atencji. To wszystko jest takie straszne. Ja tego nie ogarniam. Posłuchaj, może powinnaś iść porozmawiać z nauczycielami. Nie, bo może jak on się dowie, że powiedziałam nauczycielom, to jeszcze mi krzywdę zrobi. Ale i tak możecie coś zrobić. Wiem, nawet trochę na to liczę. Specjalnie śmieci wyrzucam w środku nocy, żeby na niego wpaść. Jak on mnie pobije, wy wiecie, ja dostanę atencji wtedy? Proszę was, dziewczyny, na razie nic nie róbcie, ani nic nie mówcie nauczycielom. Muszę to sobie jakoś poukładać i przemyśleć. Owszem, Amanda, musisz sobie poukładać i przemyśleć. Przemyśleć na przykład to, gdzie znajdziesz mężczyznę, który za pieniądze będzie cię śledził. Ale tak się dobrze składa, że masz szczęście, trafiłaś na zawodowca. Słuchaj, zawsze możesz nas liczyć, pamiętaj. Tak, no i na resztę pewnie też wszyscy ci pomożemy. A Maryką, to idiotka, nie przejmuj się ją. Dzięki, dziewczyny, sorry, ale chcę być teraz sama. Na pewno? Amanda jest zachwycona nagłym zainteresowaniem koleżanek. Dziewczyna liczy, że dzięki zmyślonej historii o stalkerze zdobędzie popularność. Cześć kochani, pewnie spodziewaliście się kolejnego vloga o modzie, ale dziś opowiem wam o czymś innym. Dziś opowiem wam o tym, jak wygląda życie w ciągłym strachu. Boję się, bo ktoś mnie prześladuje, wysyła mi chore esy. Na początku myślałam, że te wszystkie SMS-y to głupie żarty, ale potem do mnie dotarło, że on mnie obserwuje. Na ulicy, w szkole, wszędzie. Nie wiem, kim on jest i nie wiem, co zamierza zrobić. Jakiś stalker w paradokumencie prześladuje kobietę. Jaka jest szansa na to, że to będzie Dariusz? Karol Trauka jest zszokowany filmikiem, na którym Amanda wyznaje, że jest stalkowana. Chłopak podkochuje się w dziewczynie i jest przejęty tym, że ktoś ją prześladuje. Karol nie wie, że Amanda kłamie, żeby podbić popularność swojego vloga. Stary, nie dam rady tego obejrzeć do końca. To jest jakaś masakra. No, niezła jazda. Muszę pomóc Amandzie. Znajdę tego stalkera i tak go obiję, że odpuści sobie raz na zawsze. Fajnie, kolego. Wychodzi na to, że będziesz musiał pobić Amandę. Dobry plan. Jak jej pomożesz z tym stalkerem, to może w końcu zwrócić na ciebie uwagę. Nie o to chodzi, po prostu muszę jej pomóc z tym typem, rozumiesz? Nie o to chodzi, nie rozumiesz? To znaczy o to chodzi głównie, ale nie o to chodzi! Ej, spoko. Po prostu mówię, że to dobra okazja, żebyś mu nie zapunktował. Bo do tej pory trochę słabo ci z tym szło. Wiesz co, wkurzasz mnie. Czekaj. Pomóc ci z tym stalkerem? Sam sobie dam radę. Jak chcesz. Amanda jest zadowolona, bo jej filmik o tym, że jest prześladowana, ma bardzo dużo wyświetleń, a inni uczniowie okazują jej dużo współczucia. Ja się akurat wcale nie dziwię. Taki rodzaj filmów zdobywa naprawdę dużo wyświetleń i bardzo szybko. Co takiego jeszcze jest? A, oczywiście, czerwone obręcze na miniaturce, strzałeczka, ewentualnie przerażony człowiek. O nie, niemożliwe! I jakiś napis typu: nie uwierzysz, co się stało! Ej! Zostaw Amandę, bo co? Dokładnie, Amanda ma mega problem, a ty jeszcze na nią najeżdżasz. Problem to ona ma z głową. Serio wierzycie w te kłamstwa? Dobra, Marika, idź stąd, bo się ośmieszasz. Marika, twoje usługi aktualnie są niepotrzebne, możesz iść dalej. Tam chłopaki zakładają szkolną telewizję, idź się z nich pośmiej. Wiecie co, macie rację, jesteście żałośni. Kretynka.
Nie przejmuj się nią. Słuchaj, ja też na początku nie wierzyłem w tego stalkera, ale jak zobaczyłem ten twój filmik, to serio zrozumiałem, że naprawdę się boisz. Po prostu ciężko mi jest. Kochani widzowie, jest mi tak ciężko! Możemy ci jakoś pomóc? Nie, najważniejsze, że mi wierzycie, nie że traktujecie mnie jak jakąś wariatkę. Amanda, chodź, musimy porozmawiać. Karol, o co chodzi? O tego typa, znajdę go. Co zrobisz? Znajdę go, po prostu powiedz mi, jak on wygląda, kto to jest. Jak wygląda, ale ja nie wiem. Jak wygląda? 1,80 m, szary sweterek, jasno-żółty plecak i blond włosy. Jak to nie wiesz? Przecież mówiłaś na filmiku, że chodzi z tobą po szkole i nie tylko. No, mówiłam tak, ale słuchaj, na razie bym wolała nic z tym nie robić i zaczekać. Ale nie mamy na co czekać, przecież może mu odwalić i coś ci zrobi. Powiedz, jak on wygląda, kto to jest po prostu. Amanda, nie możemy czekać, jeszcze mu coś odwali i ci krzywdę zrobi. Więc my zróbmy mu najpierw krzywdę. Albo ewentualnie zacznijcie stalkować stalkera i stalker zobaczy, że stalkowanie nie jest fajne. I zrozumie, że to nie jest przyjemne i przestanie stalkować. Albo ewentualnie powiedzcie mu, pan stalker, stalkowanie jest nielegalne. I on wtedy przestanie, bo to jest nielegalne. Swiper, no swiping! Oh man! Ale ja nie wiem, jak go opisać. Blondyn, brunet, wysoki, niski? Przeciętny taki, ja włosów nie widziałam, bo miał czapkę. Czapkę? Okej, okay. Ale opisz jaką? Karol, nie mecz mi, nie potrafię go opisać, jak zaczynam tylko o nim myśleć, robi mi się słabo. Przepraszam, zachowuję się jak kretyn. Chcę po prostu, żebyś wiedziała, że go znajdę. Nie musisz robić tego dla mnie. Muszę, właśnie dlatego, że chodzi o ciebie. Nie pozwolę, żeby stała ci się krzywda. Nie no, to strasznie miłe, okej, no to szukaj tego stalkera, ale proszę, nie szukaj zbyt dokładnie, okej? Karol chyba zwariował, on się we mnie buja czy jak? Jeszcze tego mi brakowało, że on będzie latał i szukał mojego stalkera. A co jak odkryjesz, że żadnego stalkera nie mam? Mam nadzieję, że szybko mu się znudzi i odpuści. Myślałem, że Amanda będzie w stanie opisać tego gnojka, który za nią łazi. Ale i tak sobie poradzę. Będę ją miał na oku. A gdy ten gość w końcu się pojawi, to dostanie za swoje. Następnego dnia Karol Trałka od rana obserwuje Amandę Kornacką. Chłopak liczy, że jeśli będzie miał ją cały czas na oku, to uda mu się ustalić, kto prześladuje dziewczynę. Chwila, Karol! Karol, powiedz mi, czy ty cały czas chodząc za Amandą, obserwując ją z ukrycia i tak dalej, nie sądzisz, że istnieje mała tyci szansa na to, że ktoś stwierdzi, że to może ty jesteś tym stalkerem? Stawiajcie w komentarzach, czy Karol do końca odcinka dostanie w pierdziel. A ja gdy czekam, pogram sobie oczywiście w Matchmasters. Jezu, serio, ledwo wyszłam do szkoły, akurat musiałam zobaczyć ciebie. Minus 10 do reszty dnia. To proponuję, żebyś wyszła z tej szkoły i już dzisiaj tutaj nie wracała. Myślisz, że jesteś taka cwana? Ludzie i tak się dowiedzą, że kłamiesz i że nie masz żadnego stalkera. Po pierwsze, to nie jest kłamstwo, a po drugie, tak się składa, że tylko tobie nie wierzą. Tutaj nie będę oszukiwał, bo oszukiwać się nie da. Marika jest wredną osobą, naprawdę jest wredna. Ale jednocześnie, ona jest dosłownie jedyną osobą w całej szkole, która mówi prawdę. Zresztą widać po twoich komagnecie, ludzie nieźle z sobą jadą. Bo akurat wykorzystają każdą okazję, żeby mi dokopać. Ale to ja mam rację i dowiedzą się, że nie ma żadnego stalkera. Dobra, skończ już. Nie dość, że muszę znosić twoje jazdy, to jeszcze jakiś z boku mnie stalkuje. No to Amanda, jaki jest kolejny krok, żeby podtrzymać to kłamstwo? Bo jak dla mnie, to już dochodzimy do etapu, w którym zaczniesz sama się drapać, żeby udawać przed znajomymi, że zostałaś zaatakowana. Wow, co to za jeżdżenie na hulajnodze po szkole? Oddawaj tą hulajnogę! Zajebista hulajnoga, wezmę se! Marika zauważa, że Karol śledzi Amandę i postanawia sprawdzić, czy słowa Amandy o tym, że jest prześladowana, nie są jednak prawdą. Amanda? Ja nie wiem, czy ja sobie coś wkręcam, czy jak, ale Karol chyba śledzi Amandę. Do tej pory byłam przekonana, że ona kłamie, że ma stalkera, ale on naprawdę się dziwnie zachowuje. No i proszę, Karol, there you go! Marika już drugą przerwę obserwuje Karola Trałkę. Ponieważ chłopak cały czas śledzi Amandę, dziewczyna jest coraz bardziej przekonana, że to on jest stalkerem. Hej, Marika, co ty robisz? O, ej, wiecie co? Amanda chyba naprawdę ma stalkera.
No jasne, cała szkoła o tym wie. Ty widziałaś, ile ten jej filmik ma wyświetleń? I to się liczy wyświetlenia! A jak się potem okaże, że oczywiście Amanda żadnego stalkera nie ma, to nagra smutny filmik, jak przeprasza. Sorry, kochani, to tylko był eksperyment społeczny, rozumiecie? Łapka w górę i subskrypcja. Kocham was! I z głowy dosłownie, nie trzeba się niczym innym martwić, tyle wystarczy. Jakbyście sobie teraz pomyśleli, nie no Paweł, żartuję, przypomnijcie sobie jakąkolwiek dramę z ostatnich lat, każda kończyła się dosłownie w ten właśnie sposób. Kochani, bardzo mi przykro, kupujcie moje płatki. A ty co tak nagle zmieniłaś zdanie? Całą noc się ze mną kłóciłaś, że Amanda kłamie. No dobra, ale teraz zobaczyłam go na własne oczy, no sami zobaczcie. Ej, to nie jest Karol Trałka? No, ty rzeczywiście to jest on. No, on łazi za nią od początku dnia. No a skąd ty to wiesz? No bo ja chodzę za nim. A co, stalkujesz go czy jak? Jezu, jasne, że nie. Po prostu widziałam, że się dziwnie zachowuje, więc stwierdziłam, że ja będę chodziła za nim. No i od początku cały czas za nią chodzi, na każdej przerwie gapi się na nią. O Jezu, i teraz Karol się dowie od swoich znajomych, że za nim chodziła cały czas ta dziewczyna. I on wtedy zacznie za nią chodzić, żeby zobaczyć, dlaczego ona za nim chodzi. Ale zwyrol. No czekaj, gdzie ty idziesz? No idę mu obić mordę, no nie zostawię tego tak. No ale to poczekaj, ja chcę to nagrać. Jezus Maria, ja myślałem, że jestem okrutny. Ja też. O, tam jest! Karol! Karolku, moglibyśmy na chwilkę? No. Co robisz? O co ci chodzi? O co tobie chodzi, zboczuchu? Odwal się od Amandy! Przecież ja nic nie robię, przestań! Wiemy, że ją stalkujesz! Znaleźliśmy twojego stalkera! Że co? No, to Karol ciągle za tobą łazi i pewnie wysyła ci te okropne S. Ale przecież ja chcę pomóc Amandzie! On od rana z domu chodzi i cię obserwuje! Co? A co tu się dzieje? Co to za awantury? Panie profesor, Karol jest stalkerem, on obserwuje Amandę. Co takiego? Przecież to nieprawda, Amanda, powiedz im. Amanda, powiedz coś. Ja nie wiem. Amanda? Ło, dzięki Amanda, dziewczyno, którą kochałem. Dziękuję za pomoc. Tak, pani dyrektor, to do gabinetu mam iść, okej. Okay. Pani profesor, zrobiłam mu zdjęcie. Pokaż. Cholerny zwyrol. Pani profesor, to naprawdę nie jestem z tym stalkerem, przysięgam. Wiem, że Karol mnie nie stalkuje, ani nikt inny tego nie robił. Przecież wymyśliłam sobie tego stalkera. I wszystko było super. Ludzie oglądali mojego vloga, wspierali mnie w komach w necie. Przecież nie mogę się przyznać, że od początku kłamałam. No i najważniejsza informacja, Amanda, jest taka, że ty się nie musisz przyznawać. Wystarczy tylko, że Karol weźmie całą winę na siebie, wyrzucą go ze szkoły, zrujnują mu całe życie, może pójdzie do więzienia, kto wie, a ty zachowasz swoje wyświetlenia, to jest najważniejsze. Karol jest załamany. Nie rozumie, dlaczego Amanda uciekła, zamiast wyjaśnić nauczycielce, że chłopak jej nie stalkuje. Ale co tu wyjaśniać? Amanda jest prześladowana przez jakiegoś stalkera. Mówi o tym wyraźnie na filmikach, które ma na swoim vlogu. Nie wiem, czy pani je widziała. Jest na nich przerażona. No, ale na tym zdjęciu, które pokazywała mi Marika, widać dokładnie, że obserwujesz Amandę z ukrycia. No bo chciałem jej pomóc. Myślałem, że jak będę miał ją na oku, to jak pojawi się ten stalker, to będę mógł coś z tym zrobić. Zresztą niech pani się jej zapyta, ona o tym wiedziała. A Amanda wiedziała o tym, że ty za nią chodzisz? No, o tym akurat nie, ale wiedziała, że chcę jej pomóc. Karol, co ty robisz? Nie rujnuj Amandzie wyświetleń! Ja sobie dokładnie obejrzę te filmiki i porozmawiam z Amandą. I dojdę do sedna sprawy, a teraz możesz iść. Nie no, to jest jakaś masakra. Przecież to ja próbowałem pomóc Amandzie. A teraz wszyscy myślą, że to ją stalkowałem. Jak to się nie wyjaśni, to będę miał przerąbane. Nie rozumiem tylko, czemu ona uciekła i nikomu tego nie wyjaśniła. No, Amandzie jest to na rękę. Proste, Karol. Sorry, ty się nie liczysz. Ważne są wyświetlenia. Karol Trałka został posądzony przez uczniów o to, że stalkuje Amandę. Dziewczyna nie zaprzeczyła tym oskarżeniom, tylko uciekła. Amanda boi się, że wyjdzie na jaw, że kłamała na temat stalkera i nikt jej nie prześladuje. Nie wiem, czy przede mną uciekła, ale na pewno jej nie stalkowałem. Ha, co, daruj sobie te żałosne kłamstwa i tak znamy prawdę. Odczepcie się ode mnie wszyscy. Ja jej tylko chciałem pomóc. Ha. O, smurca już cię wypuściła? Wiesz co, i tak już mam przez ciebie przewalone. Zadowolona? No, nie za bardzo. Słuchajcie, mam coś, czym załatwimy Karola. O kurde, gaz pieprzowy? Mhm. Jak Karol nim oberwie, to już nam nie podskoczy i będziemy mogli zrobić, co będziemy chcieli. I nie załatwi już nigdy żadnej dziewczyny. No i masz, Karol, trzeba było być dobrym kolegą, trzeba było. To jest lekcja dla was na przyszłość. Nie bądźcie dobrymi kolegami. Wy chyba szaleliście. Myślałam, że zwiałaś do domu. Nie musisz się już martwić o Karola, załatwimy go i już nigdy cię nie będzie stalkował. Ale nie możecie, będziecie mieli kłopoty. A po co ty to robisz? Przecież mnie nienawidzisz. Wiadomo, że cię nienawidzę. Ba, ja się nawet domyślałam, że Karol wcale nie jest stalkerem. Ale Amanda, miałam rzadko okazję wykorzystać gaz pieprzowy. Daj mi go wykorzystać. No tak.
Tak, ale stalkerów nienawidzę jeszcze bardziej. Tym bardziej, że jak nie zrobimy nic, to Karol wyjdzie z tego z jakąś naganą albo uwagą. A to jest akurat prawda. W tej szkole można dosłownie człowieka zamordować, a i tak pod koniec dnia dostajesz uwagę bądź naganę. Nie, to jest jakiś koszmar. Karol jest niewinny, a Marika i reszta chcą mu zrobić krzywdę. Muszę coś zrobić, ale przecież nie mogę się przyznać, że od początku kłamałam. Marika chyba by mnie zamordowała. To już wolę pogadać z Kremerową. Może ona to jakoś załatwi? Nie no, Amanda, ty źle myślisz. Myśl jak influencerka. Jak Karol dostanie gazem pieprzowym, to potem możesz go zaprosić na filmik i wspólnie opowiecie smutną historię, jak jesteście prześladowani przez ludzi. No pieniądze. I płatki śniadaniowe. Kupujcie moje płatki. Amanda boi się powiedzieć kolegom, że ich okłamała i nikt jej nie prześladował. Liczy jednak na to, że Teresa Kremer powstrzyma uczniów przed dokonaniem samosądu na Karolu i dzięki temu nie będzie musiała nikomu mówić prawdy. Ja też muszę z panią o tym porozmawiać, bo Karolowi grozi niebezpieczeństwo. Marika chce go potraktować gazem pieprzowym, a nie chcą go pobić. Co chcą zrobić? Oni myślą, że to Karol jest z stalkerem. No właśnie, a to rzeczywiście on? Nie, musi pani ich powstrzymać. Zajmę się tym. To ja może też już pójdę? Poczekaj, Amanda. Widziałam te filmiki, które zamieściłaś w internecie, w których opowiadasz, że ktoś cię stalkuje. Powiedziałam już o tym dyrektorowi. A pan dyrektor już na policji nawet był! Już całe dochodzenie jest! Panu dyrektorowi? Tak. No, z tego co mówisz, to Karol cię nie stalkuje, nie prześladuje, ale to nie zmienia twojej sytuacji. Proszę pani, wielka sprawa! Raz czy dwa tylko dostałam pogróżki pocztą i raz nawet odcięty palec był w kopercie. Ale to nieważne, olać to! Chciałam ci powiedzieć, że masz nasze wsparcie i będę zaraz dzwonić do twoich rodziców. Nie, niech pani do nich nie dzwoni! A dlaczego? Bo to wszystko to kłamstwo, kłamałam z tym stalkerem. Słucham? Nikt mnie nie obserwuje, a Karol jest niewinny. Znaczy, on nikt cię nie prześladuje i nie wysyła ci SMS-ów, nie dręczy cię? Nie. Skłamałam, bo chciałam, żeby mój vlog był bardziej popularny. Dlaczego kłamałaś? Dlaczego tak kłamałaś? Dlaczego zdajesz sobie sprawę z konsekwencji? Przepani, bo teraz nic innego się nie liczy, tylko wyświetlenia, lajki, Swoją drogą mówiłem, łapka w górę i subskrypcja. Łapka w górę i subskrypcja. No was znajdę i gazem pieprzowym potraktuję. Tak samo jak ci uczniowie Karola zaraz. No dobrze, będziesz musiała wszystko powiedzieć i odwołać, powiedzieć prawdę. A nie możemy tego jakoś inaczej załatwić? Przepani, nie możemy tego tak załatwić, żebym ja była nadal popularna, a Karol był nadal uważany za stalkera? Będziesz musiała ponieść konsekwencje, nie ma innej rady. Zaczynam powoli rozumieć, dlaczego mówią na nią smoczyca. Będziesz musiała ponieść konsekwencje, nie ma innej rady. Poczekaj na korytarzu, ja zaraz zadzwonię do twoich rodziców. Ej, nie mów, że to ty nas wkopałaś. Halo, laska, mówię do ciebie. Chcieliśmy cię uratować od tego z boka, a ty co? Karol nie jest żadnym z bokiem, on chciał mi pomóc. Chyba sobie jaja robisz. Od początku skłamałam z tym stalkerem. Karol jest niewinny. Aha, i dopiero teraz nam to mówisz, tak? No właśnie, gdybyś wcześniej wszystkim powiedziała, to nie byłoby teraz żadnego problemu. No właśnie, Amanda, gdybyś wcześniej powiedziała, to może by tym paralizatorem mnie nie razili. Bo pani dyrektor zabrała owszem gaz pieprzowy, ale mieli jeszcze paralizator. Bałam się, że prawda wyjdzie na jaw. Ale jaka prawda? Taka, że nikt mnie nie stalkuje. Zadowolona? Od początku miałaś z tym rację. Nie, no ja cię chyba zaraz zabiję. Ale bez takich. Serio, ty jej jeszcze bronisz? Prawie przez nią zgarnąłeś... No Marika, prawie zgarnąłem, ale pamiętasz od kogo? Tak, zgadza się, od ciebie. Marika ma rację. Przepraszam was i przepraszam wszystkich. Boże, co za kłamczuch. Nie mogę. Czuję się beznadziejnie. Wszyscy teraz dowiedzą się, jaka ze mnie kretynka. Ale przecież nie chciałam nikomu zrobić krzywdy. Nie sądziłam, że jedno głupie kłamstwo może tak wszystko skomplikować. Ale pamiętaj, Amanda, wystarczy tylko jeden czarno-biały filmik, jak siedzisz w swojej sypialni ze smutną muzyczką w tle i mówisz: przepraszam, widzowie, ale przepraszam. Łapka w górę i subskrypcja! Amanda Kornacka zamieściła w internecie filmik, w którym wyjaśniła, że nikt nigdy jej nie stalkował. Dziewczyna za swoje kłamstwo została ukarana obniżeniem oceny z zachowania. Koleżanki i koledzy nie odzywają się do niej. Widzę, że Marika dalej cię nienawidzi. Nie tylko ona. Wszyscy są na mnie wkurzeni.
A na vlogu dostałam takie komy, że w ogóle chyba go zamknę. Tam kogo komentarze obchodzą? To znaczy mnie, mnie obchodzą, kocham was. Ale resztę youtuberów to komentarze nie obchodzą. Liczy się to, że osoba, która zostawiła ten komentarz, przy okazji także nabiła wyświetlenie. To może przydałoby ci się coś na poprawę humoru? Ale powiedz coś, bo zaczyna się robić niezręcznie cicho. Karol, nie rozumiem. Ty chcesz się ze mną mówić? I to od dawna. To jest chyba większy mózg niż myśleliśmy. Chłop wiedział doskonale, że nie ma szansy u Amandy, gdy jest na szczycie, więc poczekał, aż upadnie na samo dno, żeby teraz ją gdzieś zaprosić. Ale przecież przeze mnie ludzie cię wzięli za stalkera. To znaczy, że tym bardziej jesteś mi coś winna, co nie? Wariat jesteś. Ale to nie ja sobie wymyśliłem tą historyjkę. Dobra, pójdę z tobą do kina pod jednym warunkiem. Już nigdy nie będziemy gadać o tej akcji ze stalkerem. Okej, umowa stoi. Dziękuję wam kochani serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka na kanale La Cardum, a także dziękuję sponsorowi dzisiejszego filmu, czyli grze Match Masters. I jak już się zdecydujecie, że chcecie grać w Match Masters, to serio, użyjcie mojego linku w opisie bądź kodu QR, bo dzięki temu dostaniecie paczkę prezentową. A ja się będę z wami już powoli żegnał, dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka, napiszcie mi w komentarzach co sądziliście i widzimy się już za dwa dni. Czołem! W sensie chciałbym, żeby ludzie mieli tak, że jak idą spać, to żeby odpalał im się dźwięk Windowsa, który jest wyłączany. Nie wiem dlaczego, ale chciałbym coś takiego mieć w życiu. Bardzo tego potrzebuję.